głębi nocy, gdzie ciemność zdaje się pochłaniać każdy odgłos, samotny mężczyzna przemierza bezkres. Jego oddechy, ciężkie i nierówne, wyrywają się z gardła jak zgrzyt starej bramy. Każdy wdech to desperacka walka o przetrwanie. W mroku, tuż za jego plecami coś się skrada. Niewidzialne, niematerialne, ale przysiągnięte głębokim, pierwotnym strachem, który mrozi krew w żyła. Mężczyzna, zdając sobie sprawę z tego, przed czym próbuje uciec, rozumie, że to coś może nie mieć fizycznej postaci, ale jego obecność jest równie realna i groźna. Schronienie! Wyszeptał do siebie, kiedy kolejne słowa zdawały się rozpływać w otaczającej go pustce. Nagle na jego drodze materializuje się chatka, jak umierasz w bezdymnej wizji. To jedyna szansa, by schronić się przed bezkształtnym horrorem, który nieubłaganie go śledzi. Przekraczając próg, słyszy, jak drzwi zamykają się za nim z donośnym trzaskiem. Wewnątrz ciemność wydaje się jeszcze bardziej gęsta, powietrze nasycone niewypowiedzianym lękiem. Na plecach czuje zimny powiew, a jego serce bije jak dzwon w obliczu nieuniknionego zagrożenia. W kącie pomieszczenia dostrzega małe lusterko. Jego odbicie w szkle wydaje się być jedynym źródłem światła w panującym mroku. Jednak z każdym krokiem bliżej uświadamia sobie, że to co widzi, to nie on sam. Jego odbicie przekształca się, stając się groteskowym wykrzywieniem, istotą żywiącą się jego strachem. Zniekształcone rysy w lustrze rysują na jego twarzy paraliżujący uśmiech strachu. Nie ma ucieczki. Nie przed zewnętrznymi siłami, ale przed własnymi wewnętrznymi demonami. W tej stuletniej chatce, otoczonej przez nieprzeniknioną ciemność, mężczyzna stoi twarzą w twarz ze swoim przeznaczeniem. Strach, który go tak długo ścigał, w końcu go dopadał. Jego ostatnie chwile przesycone są przerażającym uświadomieniem, że to, przed czym uciekał, zawsze było częścią niego. Jego własne obawy, jego skrywane lęki, teraz manifestujące się w najstraszliwszej postaci. Jego psychika, zbyt krucha, by dalej walczyć, poddaje się bez reszty. Zrozpaczony, pogrążony w ciemności, kończy swoją podróż, zdany na łaskę swoich własnych demonów, które teraz go pożerają. Być może kiedyś czułeś się tak jak w tej opowieści. Jednak pamiętajmy, że choć nasze wewnętrzne demony mogą wydawać się niepokonane, zawsze istnieje sposób, by je przemóc. Klucz tkwi w zrozumieniu siebie i swoich lęków, w szukaniu wsparcia u bliskich oraz w profesjonalnej pomocy psychologicznej. Nie bójmy się otworzyć na innych i rozmawiać o naszych trudnościach. Często to, co wydaje się niemożliwe do pokonania samotnie, staje się osiągalne dzięki wsparciu i zrozumieniu. Jeśli ta historia poruszyła Cię lub skłoniła do refleksji, zostaw lajka i podziel się nią ze znajomymi. Niech będzie przypomnieniem, że każdy z nas może stawić czoła swoim lękom, a rozmowa i otwartość na innych to pierwszy krok do zwycięstwa nad własnymi demonami. Subskrybuj, komentuj i bądź na bieżąco z kolejnymi opowieściami, które mogą zmienić Twój sposób myślenia. Dziękuję za towarzyszenie mi w tej podróży przez ciemność. Uważaj na to, co czai się w zakamarkach własnego umysłu. Słuchaj fikcji.